A Stefan Kraft, jeden z faworytów, wymieniany tutaj przez niemal wszystkich jednym tchem do zwycięstwa w całym turnieju. Jak to się wszystko potoczy? No ta historia 68. turnieju w której skoczni właśnie się dopiero zaczyna. Robert Johansson kontra Daiki Ito. Popatrzmy na 8. skoczka tego ubiegłorocznego, czy też zeszłosezonowego turnieju czterech skoczni. Robert Johansson teraz skacze daleko, naprawdę daleko. 128 metrów dzisiaj w serii próbnej. Patrzę na warunki wieczne. Miał delikatny ruch powietrza pod nart, ale naprawdę delikatny, co nie zmienia faktu, że on to wykorzystał. 134 metry, imponująca odległość, wysokie noty od sędziów. Daiki Ito. Daiki Ito, który świetnie radził sobie podczas wczorajszych skoków treningowych. 133,5, 122,5, 125, tak było w kwalifikacjach. Dzisiaj dobry skok w serii próbnej, 129 metrów, ale potrzebuje ponad 135 metrów Japończyk, by zaatakować pozycję Roberta Johanssona i skacze również daleko Daiki Ito. To oznacza, że zmieniły się warunki, że teraz zaczyna wiać pod narty. Daiki Ito prawie 0,2 metra na sekundę wiatru, dzięki któremu mógł skoczyć daleko. 10,2. 139,7 to nota Roberta Johanssona. 133,3 to nota z kolei, jaką uzyskuje Daiki Ito. Oczywiście Robert Johansson wygrywa. Robert Johansson wskakuje w tej chwili. Klasyfikacja tych szczęśliwych przegranych. Na razie szczęśliwych. Naoki Nakamura kontra Johan Andre Forfang. Nakamura 32 w kwalifikacjach. Skoczył 122 metry. Forfang 125. Japończyk, który w ubiegłym roku był 32 w turnieju czterech skoczni, już w powietrzu. Ciekawe, czy jemu też powieje pod narty. Wydaje mi się, że tak. On będzie miał oczywiście te punkty odejmowane. Johansson przy tym 134-metrowym skoku miał 10 punktów odjętych. Teraz 128 metrów Nakamury. Ale takie warunki, wiatr pod narty, uwielbiają Norwegowie. Wysocy, którzy potrafią to powietrze zagarnąć pod siebie, więc spodziewam się, że za chwilę Forfang może pofrunąć gdzieś poza 130 metrów. Trochę nierówny jest Forfang w tym sezonie. 7 w Rutce, 6, 12 w Engelbergu, jak gdyby ta forma rosła, ale wciąż nie było takich dwóch dobrych skoków Forfanga. Popatrzmy, wystarczy 126,5 metra, by pokonać Nakamurę. A Forfang skoczył tak, jak sądziliśmy. Gdzieś w okolicach tej drugiej przerywanej linii to jest rozmiar tego obiektu. 137 metrów. On wylądował o metr bliżej. 136. Dalej zatem od Roberta Johanssona, bo już teraz tak to porównujemy. Ile punktów będzie miał odjętych za wiatr? Wiatr znikomy przy Forfangu. Pokazuje komputer, że prawie nic. 143 punkty. Forfang... Jakiś czas temu. Tymczasem para słoweńsko-japońska. No, ale hula w tej sytuacji musi awansować, no bo skoro jego przeciwnik został dyskwalifikowany, to on chyba zakwalifikował się do finału. Andrzej Laniszek kontra Yukiya Sato. Jako pierwszy reprezentant Słowenii. Myślę, okolice 125 metra uzyskane przez Andrzej Laniszka. W dość trudnych warunkach będzie miał dodane punkty. 125 metrów. Andrzej Laniszek w tym sezonie, on bardzo dobrze rozpoczął przecież sezon, dodatkowo 5,9 punktu, no bo pamiętamy drugie miejsce w Wiśle, trzecie miejsce w Rutce indywidualnie, dwa razy na podium, ósme miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata ma reprezentant Słowenii, no i jego rywal Yukiya Sato. Jeżeli chodzi o Słoweńców, pamiętamy tym ostatnim, który wygrywał turniej czterech skoczni, Peter Preut w sezonie 2015-16. Na Słoweńcy ten wspaniały triumf w ubiegłym sezonie Ryoyu Kobayashiego, który wygrał cztery razy. I Yukiya Sato w powietrzu. Około 125 metrów potrzebowałby Japończyk, by pokonać Andrzeja Laniszka i wszystko na to wskazuje, że tam wymaganą przez komputer na razie odległość Japończyk uzyskuje. 28 setnych metra na sekundę wiatru bijącego z tyłu skoczni, a więc będzie miał dodane punkty. 129,5 odległość, jaką uzyskuje Yukiya Sato. I które będzie miejsce dla reprezentanta Japonii? 134,8 to jego nota, 127,9 to nota Laniszka, więc Yukiya Sato wygrywa. Sato wskakuje na miejsce trzecie. Forfang prowadzi, Johansson jest drugi, Yukiya Sato na miejscu trzecim. Na razie Kamil Stoch na miejscu
piąty. No i Stefan Hula, no oczywiście, tak jak mówiliśmy, awansował do serii finałowej. 7 metrów. Dawid, który w ubiegłym roku był najlepszym z polskich skoczków w turnieju czterech skoczni, zabrakło mu przecież 3,3 punktu do podium. Przegrał ze Stefanem Laje. Dawid, wystarczy 128,5. Wiatr troszkę z tyłu skoczni. Ach, to był piękny skok Dawida, to był wreszcie taki skok na miarę mistrza świata, chciałoby się powiedzieć. To był daleki skok, to było 132 metry, a więc najdalej z reprezentantów Polski dotąd pofrunął Dawid Kubacki. Pokonuje w tej walce Hajbeka, który wysoko wskoczy na pewno na listę szczęśliwie pokonanych, 143,8. To oznacza, że Dawid jest liderem, no tak jak przystało na mistrza świata, 13. Para szczęśliwa. Wymieniany jest jako faworyt do zwycięstwa w całym turnieju. Proszę zobaczyć, jak żyje ta arena tutaj, ten stadion zimowy. Tak, Karl leci jak najdalej. Takie transparenty tutaj, a on już jest na belce startowej. Jest zielone światło dla Karla Geigera. Trzeci w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Drugi w Nizhnym Tagile, trzeci w Engelbergu. Stał na podium w tym sezonie. No i popatrzmy, Karl Geiger 129,5 i teraz ląduje w okolicach tej przerywanej linii, a więc w okolicach rozmiaru skoczni 137 metra. 135, a więc to jest o 4 metry bliżej od Mariusza Lindwika, ale patrzę na warunki wieczne. Mariusz Lindwik miał 300 metra na sekundę, ale startował z 13 platformy startowej. Z 12 jechał Karl Geiger i patrzymy. Karl Geiger 147,1. On w tym momencie obejmuje prowadzenie. Wyprzedza Karl Geiger Dawida Kubackiego o 3,3 punktu. Geiger liderem, Kubacki na razie na miejscu drugim, Lindwik trzeci, Piotr Żyła. Michael Hajbek w gronie liderów, lucky loserów. Na tym ostatnim, piątym miejscu Timi Zajc po skoku na odległość 123 metry. Sondre Ringen kontra Ryoyu Kobayashi. Sondre Ringen już w tym momencie na rozbiegu. 47 miejsce podczas kwalifikacji. Dzisiaj zaledwie 103 metry w serii próbnej. Teraz także przeciętny bardzo skok reprezentanta Norwegii. A jak długo Norwegowie czekają na triumf w turnieju czterech skoczni? Doskonale przecież Państwo wiedzą. Niemcy czekają 17 lat, a Norwegowie 12 lat od triumfu Andersa Jakobsena w 2007 roku. I pamiętamy w 2004, kiedy na najwyższym stopniu turniejowego podium stawał Sigurd Pedersen. 115 metrów, odległość jaką uzyskał Sondre Ringen. No i Ryoyu Kobayashi. Myślę, że wiele osób, wielu kibiców czeka na skok reprezentanta Japonii. Ryoyu Kobayashi, który ma szansę na piąty z rzędu triumf w konkursie turnieju zaliczanego do turnieju czterech skoczni. Fantastyczne 4 zwycięstwa w ubiegłym sezonie plus, no właśnie, kto wie, co będzie się działo. 114 metrów, by pokonać Sondre Ringena, ale aspiracje Ryoyu Kobayashiego wiemy, jakie są. On chce tutaj być numerem jeden. On chce skoczyć daleko. On chce skoczyć bardzo daleko. I skacze, myślę, w okolice 137 metra. Ale zachwiane lądowanie, podobnie jak u Markusa Eisenbichlera. Jaka to była odległość? 138 metrów Ryoyu Kobayashi. 35 setnych metra na sekundę wiatru z tyłu skoczni. Ależ on będzie miał dużą rekompensatę, bowiem 12 platforma startowa, skrócony rozbieg, proszę zobaczyć, 8,4 i 154,8 punktu, to jest nowy lider. Ryoyu Kobayashi w tej chwili otwiera listę rankingową o 7,7 punktu przed Karlem Geigerem, o 11 punktu przed Dawidem Kubackim. A więc mamy już nowy obowiązujący licznik, nie Geigera, tylko Kobayashiego. Ryoyu prowadzi i ta przewaga 7,7 punktu zaczyna nam to trochę przypominać tę dominację. Teraz trochę impresji na temat skoku w Ryoyu. Wysoka trajektoria lotu, lekkie zachwianie. Sędziowie dali dość wysokie noty, jak na to zachwianie, powiem. Bo 18,5 punktu nawet któryś z sędziów dał. To japoński sędzia. Inna sprawa, że podziwiamy odległość, jednak to jest kwintesencja skoków. Za chwilę walka Tilena. 6 stycznia. Pojedynek japoński. Taku Takeuchi kontra Junshiro Kobayashi. I bardzo jestem ciekawy, bowiem Taku Takeuchi wczoraj skakał naprawdę dobrze w seriach próbnych treningowych. 2 razy po 129 metrów, a w kwalifikacjach 130 metrów. Ale wczoraj te warunki wieczne, to wachlowanie tymi długością rozbiegu. I ląduje bardzo blisko Taku Takeuchi, a więc nie będzie liczył się w dzisiejszej rywalizacji. 32
dwuletni skoczek japoński, bowiem 114 metrów to zbyt krótko, by nawet znaleźć się ewentualnie w gronie lucky loserów, bowiem na razie 123 metry, ostatni na piątym miejscu, będący w gronie tych najlepszych przegranych, Timi Zajc. Nie wierzę w to, by Junshiro Kobayashi tutaj zepsuł ten skok, chociaż wczoraj za każdym razem powyżej 130 metrów. 132 i 133 podczas treningów. 136,5. Kapitalny skok w kwalifikacjach, w których Junshiro zajął drugie miejsce, przegrywając tylko ze Stefanem Kraftem. No ale dzisiaj w serii próbnej tylko 116,5 metra. 112. Tyle potrzebuje, by pokonać Taku Takeuchiego. Ale Junshiro bardzo chętnie dołączyłby do swojego brata, który otwiera przecież listę rankingową, a jest w stanie skoczyć tak daleko. Junshiro Kobayashi w powietrzu i ląduje, myślę, w okolicach 130 metra. Może ciut przed reprezentant Japonii. Patrzę na warunki. 18 setnych wiatru wiejącego z tyłu skoczni. 12 platforma startowa. 128,5 metra. Oczywiście Junshiro Kobayashi awansował do finału, nota 135,5 punktu, a więc wypadnie z pierwszej dziesiątki Junshiro Kobayashi, a Taku Takeuchi dopiero na 13 miejscu, reprezentant Japonii. A Taku Takeuchi żegna się z dzisiejszym konkursem. Ryoyu Kobayashi prowadzi, Karl Geiger jest na miejscu drugim, Dawid Kubacki ze stratą 11 punktów do lidera na miejscu trzecim, Piotrek Żyła jest aktualnie na miejscu siódmym ze stratą 13,5 punktów. A za chwilę ostatnia. Najlepszych przegranych to Timi Zajc. Generalnie trzech Słoweńców awansowało: Laniszek, Preutz i Zajc. Proszę zobaczyć. 7,7 punktu za Kobayashim Geiger. 9,2 Stefan Kraft. Dawid Kubacki czwarty ze stratą 11 punktów. Tylko 1,1 punktu za nim Markus Eisenbichler. Piotr Żyła ósmy. Kamil Stoch na miejscu 20 po pierwszej serii ze stratą 25,3 punktów. Generalnie w serii finałowej z sześciu biało-czerwonych, które oglądaliśmy w pierwszej serii, w serii finałowej nie zobaczymy tylko Kuby Wolnego, który został zdyskwalifikowany. Mamy Stefana Hulę na 30 miejscu, mamy Maćka Kota na miejscu 28. I o to, to, o czym mówiłem. Andrzej Laniszek, Peter Preutz i Timi Zajc jako trzech najlepsi przegrani. A zatem ta oktawa, bo można nazwać oktawą turniej czterech skoczni, skoro będzie, mamy 8 kolejek. Pierwszy dźwięk tej oktawy już wybrzmiał. Za chwilę będziemy w studiu Macieja Kurzajewskiego. My zapraszamy na drugą serię. Do usłyszenia. Na liście szczęśliwych przegranych w pierwszej kolejce był numerem 2 za Michaelem Heibeckiem. Za chwilę zresztą Austriaka ujrzymy. W pierwszej kolejce skoczył 132 metry na 17 miejscu. Teraz potrzebuje około 132 metrów, aby objąć prowadzenie. Nie osiąga tej odległości. Ląduje dalej niż punkt K na tej skoczni, czyli skoczył ponad 120 metrów, ale do zielonej linii nie doleciał. 127 metrów to jest skok Daikiego Ito. Stefan Laje macha do publiczności, bo jeszcze sobie tutaj w miejscu przeznaczonym dla lidera konkursu postoi. Przynajmniej minutę do następnego skoczka. Noty dla Japończyka 17,5-18 punktów. Doliczone 4,5-4,6 punktu za wiatr wiejący z tyłu. I w tej chwili Japończyk na trzecim miejscu, a więc Stefan Laje, Andrzej Laniszek, Daiki Ito, a za nim Kamil Stoch. Na Schattenberg-Szanse, a my patrzymy już na najniższego w tej stawce, na Yukie Sato, Japończyk, który skacze troszkę podobnie do Ryoyu Kobayashiego. Niektórzy też wymieniają go w gronie, szerokim gronie faworytów. Wygrał w Niżnym Tagile, a teraz Yukie Sato skoczył, no, gdzieś tam w okolicy tej zielonej linii, około 131 metrów potrzebował, aby wyprzedzić łączną notą Stefana Laje, 132 metry, noty 18 i 18,5 punktu. Z tego wynika, że oglądamy nowego lidera. A zatem Yukie Sato, który zajmował 15, przepraszam, miejsce po pierwszej kolejce. Nie, na razie pierwszy. Jeszcze raz to wszystko podsumujmy, zliczmy i ogłośmy spokojnie. 280,1 punktu, a więc o 3,5 punktu Yukie Sato przed Stefanem Laje. Heibeck jest trzeci, Laniszek czwarty, Daiki i to piąty, Kamil Stoch na miejscu szóstym. Taka jest na razie czołówka. No ale jeszcze sporo zawodników, 14 dokładnie przed nami. Junshiro Kobayashi
14 miejsce po pierwszej serii, ależ musiałby skoczyć naprawdę daleko, 134 metry, by zaatakować pozycję swego rodaka. On ląduje znacznie, znacznie bliżej, myślę gdzieś w granicach 125 metrów, coś w okolicach mniej więcej tej odległości. Junshiro Kobayashi, pół metra dalej, 125,5. Tymczasem te warunki, w jakich skakał Kobayashi, wcale nie były takie złe. Owszem, delikatny wiatr z tyłu skoczni, 18 setnych metra na sekundę, 2,4 punktu z tego tytułu dodatkowe. 128,5 metra w pierwszej serii, teraz 125,5 i aktualnie dopiero na... Skoczkiem na piątkę. I w jakiej skali jest to ocena numer 5? Markus Eisenbichler, pamiętają Państwo, walczył w pierwszej kolejce z tandem. Dwaj mistrzowie świata. Teraz potrzebuje około 126 metrów. Eisenbichler, no cała widownia za nim. No prawie cała, bo jest sporo Polaków. Ale on wylądował bliżej. Wydaje mi się, że nie osiągnął. Gdzieś tam potrącił tę wirtualną zieloną linię. Ale chyba zabrakło odległości. Noty, tak, zabrakło. 123,5 metra. Zabrakło metra według wyliczeń komputera. 17,5, 17,5. Takie trzy noty. Dwaj sędziowie zdecydowali się na 17. Sporo punktów będzie miał dodanych, dlatego że wiało mu 63 setne metra z tyłu. Markus Eisenbichler jest w tej chwili siódmy. Piotr Żyła wciąż liderem, a zostało jeszcze tylko czterech. Zostało czterech, a wśród tej czwórki Dawid Kubacki. Dawid, 132 metry w pierwszej serii, ależ byłoby pięknie, jakżeż byłoby cudownie, gdyby na dwóch pierwszych miejscach pod koniec tej serii finałowej było dwóch biało-czerwonych. Piotrek, tak, będziemy patrzeć, będziemy dmuchać pod narty Dawidowi, by to wszystko potoczyło się dla nas fenomenalnie. 11, bardzo nisko ustawiony najazd dla tych najlepszych zawodników. I Dawid Kubacki, około 0,4 metra na sekundę wiatru z tyłu skoczni. 127 metrów. Taką odległość potrzebuje Dawid, by pokonać Piotrka, by być na tym pierwszym miejscu, by być w czołówce. I on skacze daleko. 132 metry podczas pierwszej próby. No a teraz metr dalej. 133 metry Dawida Kubackiego. Jakżeż wspaniale. I te noty, które się wyświetlają. 18,5, 18,5. Trzy od trzech sędziów takie noty. Jedna 19, jedna nota 18-punktowa. 11 platforma, mówiliśmy o tym, Dawid Kubacki nowym liderem. Dawid Kubacki, kto wie, czy to nie jest atak na podium w dzisiejszego konkursu, bowiem to był fantastyczny skok Dawida Kubackiego. Przypomnijmy, łączna nota Piotrka 281,5. Tak mówiliśmy, Przemek, jakżeż byłoby cudownie i pięknie, gdyby na trzech zawodników przed końcem to dwóch biało-czerwonych było na dwóch pierwszych miejscach. I tak też się dzieje. Dawid Kubacki o 13,2 punktu wyprzedził Piotrka Żyłę i jest dwóch biało-czerwonych skoczków na czele. Brawo! Jeszcze trzech. Marzymy, aby przynajmniej jeden z nich skoczył bliżej od jednego z Polaków, a może od dwóch, żeby chociaż jeden Polak dzisiaj indywidualnie stanął na podium. To jest możliwe, a czy jest prawdopodobne? Stefan Kraft, on mierzy bardzo wysoko. On marzy o pokonaniu Rioju, ale przegrał pierwszą kolejkę o 9,2 punktu. On wygrywał już turniej czterech skoczni, ale też go przegrywał kilkukrotnie, będąc w dobrej sytuacji. Teraz daleko poleciał, wylądował gdzieś na granicy tej zielonej linii. Dawid skoczył wybitnie. Stefan skoczył chyba też bardzo dobrze. Potrzebował 132,5 metra i skoczył 132 metry. Ale noty, to zachwianie, ono może zdecydować, bo to tylko 16,5 i 17. To może zdecydować o tym, że nie będzie liderem w tym momencie Stefan Kraft. Bo noty 18, jeżeli osiągnie się tę odległość wskazaną, komputer gwarantują, widzą Państwo, rzuciło go do tyłu, wylądował praktycznie na dwie narty. Takie są fakty. A zatem, jaka jest w tej chwili sytuacja? Który może być Stefan Kraft i który będzie Dawid Kubacki i który Piotr Żyła? Czy Polacy będą na pierwszym i drugim miejscu? Czy chociaż jeden z nich? Oto licznik wyznaczony przez Dawida. 294,7. Tak! Jest! Mamy lidera! A Stefan jest na drugim miejscu, a trzeci jest Piotr Żyła, czyli Dawid! Dawid na podium! Dawid jest już na pewno na podium! Na pewno na podium po raz drugi w karierze na tej skoczni, bo raz już tutaj był trzeci. To było wtedy jego pierwsze podium w karierze. Tak, Dawid, który również stawał przecież na tej skoczni do lotów teraz, tutaj na narciarskich, ale dwóch skoczków pozostało do końca. Dawid Kubacki jest liderem, no ale Karl Geiger, 135 metrów,
podczas pierwszego skoku. I w tej chwili oszalała tutaj arena na Schattenbergschanze. Cała widownia, wszystkie oczy wpatrzone gdzieś tam w górę, bo tam Karl Geiger powinien zasiąść na belce startowej. Ile on potrzebuje? 133,5 metra, by zaatakować pozycję Dawida Kubackiego. Nawet 134 metry. Już w powietrzu Karl Geiger, gdzie on wyląduje, skacze daleko. To jest dobry skok. Eksplodowała tutaj na Audi Arena ogromną radością. No i będziemy patrzeć. 135 metrów w pierwszej serii. Teraz 134. Noty od sędziów. 4,18,5. 1,19. Tylko pół punktu na plusie za warunki wieczne. No i oczywiście 7,6 za skrócony rozbieg. W tym sezonie Karl Geiger był drugi w Niżnym Tagile. Trzeci w Engelbergu. Dwa razy na podium. No i teraz będziemy patrzeć na to. Trzeba to sumować wszystko i zobaczyć, jaki będzie ten łączny wynik 26-letniego reprezentanta Niemiec. Czy Dawid Kubacki pozostanie na pierwszym miejscu? Za moment to się wszystko okaże. 294,7, a nota Karla Geigera 295,9 punktu. A więc on w tej chwili otwiera listę rankingową o 1,2 punktu. Wyprzedził Dawida Kubackiego. Drugie miejsce czy pierwsze miejsce? Za chwilę Ryoyu Kobayashi. Ryoyu, on nikogo się nie boił, bo on jest w genialnej formie. On wygrał tę pierwszą kolejkę z przewagą 7,7 punktu. On dominował rok temu. Niemcy ostatnio specjalistami od drugich miejsc. Geiger jest w tej chwili liderem, ale pamiętajmy, że strata Geigera do Kobayashiego to jednak była potężna strata. 7,7. Eisenbichler, gratuluję. My się cieszymy z miejsca na podium Dawida Kubackiego, a Ryoyu Kobayashi gdzieś tam wyłączony w swojej koncentracji. Wystarczy mu 130,5 metra, aby pokonać Geigera. Wiatr lekko z tyłu. Kobayashi zwykle wysoko nad zeskokiem. Leci wysoko, leci daleko i nie ma wątpliwości, że dzisiaj królem tego pierwszego konkursu 68. turnieju czterech skoczni jest Ryoyu Kobayashi. Najlepszy w pierwszej kolejce, w drugiej 134 metry, a wystarczyło 130. Nie ma wątpliwości, maleńki Sato wyskoczył, żeby pogratulować swojemu koledze. Doskakują inni skoczkowie. Ryoyu Kobayashi odnosi zatem piąte z rzędu zwycięstwo w turnieju czterech skoczni, jak Kamil Stoch. Tylko Kamil najpierw w tym ostatnim konkursie zwycięskiego, a potem 4 razy z rzędu, a Ryoyu odwrotnie. Ryoyu to jak Hanawalt. Tak, on który też wygrał 4 z rzędu, a potem pierwszy z konkursów następnego. Ale Ryoyu może dokonać jeszcze większych rzeczy. Może wygrać 6 konkursów z rzędu, jeśli oczywiście wygra w nowy rok w Garmisch Partenkirchen. No a teraz będziemy patrzeć na te zdobycze punktowe Ryoyu Kobayashiego. O ile on odjechał rywalom, jaką będzie miał przewagę po pierwszym konkursie. Ryoyu Kobayashi 305,1 punktu. To jest o 9,2 punktu przed Karlem Geigerem. O 10,4 przed Dawidem Kubackim. Ryoyu Kobayashi wygrywa 2 zawodników w pierwszej 30. Maciek Kot 28, Stefan Hula 30. Oto klasyfikacja. Ryoyu Kobayashi, Geiger, Dawid Kubacki na miejscu 3. Piotr Żyła na miejscu 5. Czołową 10 zamyka Mariusz Lindwik. Tutaj mamy skoczków, którzy zajmują miejsce od 11 do 20. Wśród nich na miejscu 19 Kamil Stoch. No tutaj już ta strata do czołówki jest naprawdę ogromna. Kamil Stoch przegrał różnicą 38,1 części punktu z Ryoyu Kobayashi. I za moment miejsca od 21 do 30 to 28 Maciej Kot, 30 miejsce Stefan Hula. Tak przedstawia się dzisiaj klasyfikacja. No i to, co dla nas najważniejsze, to, co dla nas najbardziej istotne. Dawid Kubacki po raz 10 jubileuszowy w karierze. A Ryoyu Kobayashiego jest wyborna, jest wysoka, jest powtarzalny. Nie wypadł przecież z czołowej 6 do tej pory w zawodach Pucharu Świata, a nosi przecież kolejne w tym sezonie swoje zwycięstwo. 16 w ogóle w karierze, na 25 podium w karierze Ryoyu Kobayashiego. Jeżeli chodzi o Karla Geigera, no to jest 6 podium, mówiłem o tym już. Po raz 2 w karierze staje na 2 miejscu. Ale ta przewaga punktowa Ryoyu Kobayashiego nad rywalami 9,2 punktu. To jest już spora zaliczka przed noworocznym konkursem w Garmisch-Partenkirchen.
i rzeczywiście wyrasta tutaj na głównego faworyta do zwycięstwa, a więc to, o czym mówiliśmy przed tym turniejem, wskazując faworytów: Ryoyu Kobayashi, Stefan Kraft, Karl Geiger, no i niewiele się tutaj pomyliliśmy i też mówiliśmy o tym, że biało-czerwoni także włączą się tutaj do walki o turniejowe podium. No i mamy Dawida Kubackiego na trzecim miejscu i Piotrka Żyłę na miejscu piątym. No i pamiętajmy, że Ryoyu Kobayashi wygrał w Engelbergu, czyli gdybyśmy teraz liczyli, to jest drugie z rzędu, trzecie w tym sezonie, 16 zwycięstwo w karierze. No ja już nie chcę przewidywać, co będzie, jeżeli będzie tak kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa, ale też z drugiej strony za łatwo mu tego nie dopisujmy, bo wiemy doskonale, że były takie w historii sytuacje, no nawet jego wielki poprzednik, czyli Yukio Kasaya w tym 72 roku, on po prostu zrezygnował z trzeciego konkursu i pojechał do domu, jakby nie mając do końca świadomości. Został wezwany, ostatecznie wygrał tam na igrzyskach, na tej mniejszej skoczni, ale na większej, jak wiadomo, nie wygrał z Wojtkiem Fortuną. Natomiast na przykład Tony Inoue. Tony Inoue też o mały włos nie wygrał czterech konkursów, ale zawsze gdzieś może się zdarzyć słabszy dzień. Ale my oczywiście mówimy tutaj o tym głównym kandydacie do zwycięstwa w całym turnieju. Ryoyu Kobayashi, absolutnie topowy poziom, jaki prezentuje od dłuższego czasu. No i teraz oczywiście hymn Japonii. Wielkie brawa dla Ryoyu Kobayashiego. W tym sezonie 2 razy 6, 4 również dwukrotnie w Engelbergu i w Wiśle i 4 razy stał na podium, 3 zwycięstwa. To jest wyborna forma. Jak go zatrzymać? Jak go powstrzymać? Gorąco w to wierzymy, że biało-czerwoni, tak jak dzisiaj, również w kolejnych konkursach będą spisywali się